Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin. Bierzemy się za rozpakowania myszek firmy Canyon. Na pierwszy ogień idzie tania myszka Jedi, która jest i malutka, ale przy okazji też ciekawa. Jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie w testach. Ceny sprawdzicie sobie w opisie filmów wszystkich myszek i klawiatur od Canyona, a tymczasem zaczynamy to rozpakowanie. Zapraszam. Dobrze, moi drodzy, w najbliższym czasie będziecie widzieć dwa rozpakowania i dwie recenzje myszek od Canyona. Dzisiaj rozpakowanie będzie tańszej myszki Jedi, a drugą zobaczycie następnym razem. Tak więc oto myszka Canyon Jedi o oznaczeniu CNS SGM 4G, jakby ktoś szukał. Myszka o cenie oficjalnej $15, czyli bardzo niedroga, w przeliczeniu jakieś 60 zł maksymalnie powinno to być. I mam tutaj myszkę bardzo uproszczoną. A dlaczego, moi drodzy? Ponieważ jak widzicie, myszka jest mała, nie ma bocznych przycisków, natomiast mamy kabel w oplocie, teflonowe ślizgacze, zasilanie USB i kompatybilność z systemami Mac i Windows. Oczywiście myszka niedroga, więc sensor optyczny, maksymalny DPI 1600. Dla niektórych graczy może to być za mało. Mamy rozdzielczości 400, 800, 1600, to jest wszystko. 15G, jeśli chodzi o przyspieszenie, i podświetlenie LED-owe. Tak więc żadnych tutaj rewelacji nie uświadczymy. Weźcie pod uwagę, że myszka bardzo tania. Przyciski. Lewy, prawy, rolka i to tyle. I wskaźnik podświetlenia. Myszka, jak widzicie, malutka. Ale niektórzy gracze też takich małych myszek po prostu szukają. Więc może być ciekawie. Już ją otwieramy. I co mamy? Mamy jeszcze naklejkę od Canyona. Zobaczcie. Mamy też instrukcję. Dowiemy się czegoś więcej z niej. O, widzimy, że kolory oznaczają poszczególne DPI. Chociaż tutaj jest pokazana, że tutaj mamy pokazaną inną myszkę niestety w tej instrukcji. Natomiast sądząc po modelu, to jest od prawidłowej, ale dobra. O, tutaj dalej mamy w innych językach. 37 IPS-ów to jest prędkość myszki. Próbkowanie tylko 125 Hz, więc dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej. No i to by było na tyle. Widzicie, na jednej stronie mamy tą myszkę, na drugiej tą drugą, którą Wam pokazywałem na początku. Więc taka instrukcja współdzielona. Ale dobra, a klawiaturka Hazard już oglądaliście u mnie na kanale, naprawdę fajna. A tej myszki jeszcze nie mam, ale być może się uda też zdobyć. I lecimy dalej z rozpakowaniem tej myszki. Wam, że jest zdecydowanie najmniejsza myszka, jaką od dawna miałem w testach. Prawie, że taki rozmiar laptopowy. No ale jak ktoś ma małą dłoń lub gra Claw Gripem, to taka myszka też jest fajna. No i zobaczcie, mamy troszkę błyszczących elementów, logo Canyona, wyświetlacz, rolkę chodzącą dość luźno, działającą jako przycisk i przyciski główne. Przewód bardzo mięciutki, bardzo cienki, pozłatany wtyk USB. Od spodu trzy ślizgacze. Widywałem gorsze, tutaj nie są naprawdę najgorsze, są dość duże i się wydają gładkie. I sensor optyczny 1600 dpi maksymalnie. Nie ma bocznych przycisków, jednym może to przeszkadzać, natomiast nie wszyscy z nich korzystają tak naprawdę. No i też rozmiar myszki i waga. Wydaje mi się, że jakieś 60-70 gramów to będzie max, a ją sobie zważymy też do recenzji. Jeśli Was zaciekawiła, to ceny dokładne macie w opisie filmu tej myszki i innych z kolekcji Canyona. Kilka sztuk tam jest, więc warto zajrzeć. Natomiast pamiętajcie też, żeby wejść na mojego Facebooka i codziennie na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!